Hejo, z tej strony Newka i dzisiaj przychodzę do Was ze spontanicznym haulem zakupowym. Będzie to haul dotyczący mniej więcej letteringu i coś w ten deseń. Co do letteringu, no to jak wiecie lub nie wiecie, założyłam niedawno grupę. Jedziemy już drugi miesiąc z nowym wyzwaniem letteringowym. Z tym tylko, że dodaliśmy w tym miesiącu także rysowanie. Więc zapotrzebowanie na takie rzeczy jak notesy czy wszelakie pisadła są teraz u mnie wielkie, więc sobie po prostu uzupełniłam mały zapas pisadełek i myślę, że Wam to pokażę, może kogoś czym zainteresuje, może zainteresujecie się samym letteringiem, bo mam zamiar właśnie wprowadzić taką małą serię co do tego tematu. Myślę, że troszeczkę rozbudujemy ten kanał. No i tak, może przejdźmy po prostu do tych rzeczy, żeby nie przedłużać. Może zacznijmy po prostu od notesów. Kupiłam dwa notesy, to jest jeden z nich. To jest notes z Tigera. Ma 100 chyba kartek, zaraz Wam wszystko powiem. Tak, nie, 120 arkuszy 100-gramowych jest na spiralce. No i myślę, że jest całkiem fajny właśnie taki do wyzwania, żeby pisać hasła. Ładnie wygląda. No wiadomo, w tej grze rzeczy są niestety poprzebierane, jest gdzieś tutaj troszeczkę ugnieciony, ale nie źle. Taki treningowy i on kosztował chyba 10 zł, o ile się nie mylę. Następny notes to jest notes z Cansona, to jest szkicownik tak naprawdę, Artbook One. No i on kosztował, o nawet tutaj mamy 12 zł i go kupiłam w takim pobocznym sklepie w galerii. No właśnie, tu jest nawet cena, będę musiała zerwać. I on ma taki śmieszny papier, bo jest mieszany pół na pół. Nie wiem, czy wszystkie Cansony tak mają, bo to jest pierwszy szkicownik z Cansona, jaki mam. Ma trochę żółtego papieru, trochę białego papieru, trochę żółtego papieru, znowu trochę białego papieru. Jest taki nawet dosyć przyjemny i też go kupiłam stricte pod wyzwanie, stricte pod pisanie, dlatego jest taki malutki. Może coś będę w nim rysować, nie wiem, nie powiem Wam jeszcze dokładnie, ale na pewno... Na pewno kupiłam go z zamiarem właśnie pisania i on jest 100-gramowy. Myślę, że to jest taki optymalny papier do pisania, bo powiem Wam, troszeczkę było mi szkoda pisać na przykład na Imagine albo na czymś takim, chociaż fajnie się na nich pisze, ale myślę, że to po prostu jest za drogo, żeby ćwiczyć. A tu za 12 mam kartek, ohoho, 98, więc myślę, że spoko. Taka ładna, twarda oprawa. Następne łupy z Tigera to są takie oto flamastry, markery, mazaki, jak to się nazywa, i one kosztowały również 10 zł, są w 6 kolorach i mają tą taką stożkową, śmieszną końcówkę i chciałam bardzo spróbować, bo dziewczyny właśnie na mojej grupie, w ogóle do grupy Wam dam link. Będzie na dole, jeżeli chcecie, no to znajdziecie nas na Facebooku i możecie się przyłączyć do nas, bo to wyzwanie tak naprawdę nie ma jakichś sztywnych reguł. Jeżeli chcecie na przykład zacząć od 5, zaczniecie od 5, nie ma żadnego problemu, a zabawa jest przednia, uwierzcie. No i tak, to są te markery, zaraz je otworzę, zaraz będę robić swatche, ale to będę Wam na zbliżeniach to pokazywać. No i takie ładne, dosyć fajne opakowanka, zobaczymy jak się pisze, jakie mają kolory rzeczywiste. Co do pisadeł, to tak, kupiłam je już jakiś czas temu, ale myślę, że wciągnę Wam pod ten haul, będzie po prostu więcej rzeczy do pokazania, ciekawszych. Kupiłam sobie 3 nowe kolory Zigów Art Gripów, no i kupiłam sobie szary, zielony i taki lawendowy. No i tak, swatche Wam oczywiście zaraz zrobię, to są markery typowe do letteringu. Z tej strony mają taką giętką końcówkę, z drugiej strony mają już typowy mazakowy taki, taką końcóweczkę, ale o nich będzie więcej w osobnym filmie, bo o nich mam zamiar zrobić film. Właśnie, jeżeli w ogóle chcecie takie letteringowe tematy na kanale, no to zostawcie kciuki, napiszcie, co o tym sądzicie. I one tutaj za sztukę kosztowały 9,80 w Matejko, o ile się nie mylę oczywiście, ale chyba nie, raczej właśnie tyle kosztowały.
Co do brush markerów, mam jeszcze dwie nowe kolinki, kolor 506 i kolor 601. Nie miałam takich kolorów z Ecoliny, więc dobrałam. Ecolina to jest też świetna, jakby to powiedzieć, alternatywa dla droższych markerów do letteringu. Też mają oczywiście końcówkę pędzelkową, ale o nich również nie będę się teraz rozpowiadać za dużo, bo również będzie film o Ecolinach i takich, które zaraz Wam pokażę. Myślę, że to temat jest całkiem fajny, bo to jest niedroga sprawa, a naprawdę warto w nie zainwestować. Właśnie, co do Ecolin, kupiłam dwa nowe kolory Ecolin. 584 piękny fiolet i taki soczysty różowy, ale to również Wam na słuchach pokażę, 361. Są to Ecoliny w płynie, tak jak kiedyś mówiłam, to są koncentraty farb akwarelowych i bardzo je lubię właśnie używać do letteringu, ale o tym również będzie w osobnym filmie. Właśnie o nich chcę zrobić, o Ecolinkach teraz na weekend będzie film, więc czekajcie, a niebawem na pewno będzie. No i to są z firmy Talens, co tu więcej mówić, 840 w Matejko kupione. Proszę bardzo, piękny kolor, ale też na słuchaczach Wam pokażę wszystko. Bo nie chcę po prostu, żeby ten film za długo trwał. Następne pisadełko to nowość w mojej, że tak powiem, w moim zapleczu. Nie miałam z tego typu nic. To jest Grafit. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, a firma? To jest chyba właśnie firma. Słuchajcie, no i nie miałam jeszcze takiego markera. On jest w takim śmiesznym, szarym kolorze. Zaraz Wam tu pokażę go. A kupiłam go głównie po to, żeby robić cienie właśnie przy letteringu. Ładny kolorek, fajna końcówka, tylko ciekawe, czy się będzie szybko psuła. Biorę klapkę od aparatu, no nie mogę, no pięknie, no zamknęłabym na pewno, super. Ogar plus 10. Następnym pisadełkiem jest już żelopis z Sakury. Szkoda, bo tutaj ma taki ładny zielony kolor, nie wiem, czy będziecie widzieć, taki metaliczno-zielony, szaro-zielony, a tutaj jest taki średni. Dalej, aha, no i ten kosztował, on coś koło chyba 6 zł kosztuje. To są te tak zwane glazy, one są te to są te wypukłe żelopisy. Ładny efekt to daje, takiego właśnie żelku na czymś, jeżeli na przykład naniesiemy na cokolwiek innego, to się robi takie trójwymiarowe, bo ten żel po prostu nie zastyga i nie wsiąka, tylko zastyga i zostawia taką strukturkę. Dobrze, następne pisadło, tego jestem mega ciekawa, zaraz otwieram i działam. To jest również z Kuretake, Kuretake, i to jest brush pen. Bimoji, zabijcie mnie, nie mam zielonego pojęcia, nie ma tu słowa po angielsku. Wiem tylko, że pisze, może pisać linię od 0,3 mm do milimetra i ma oczywiście taką pędzelkową, twardą końcówkę, z tego co mi pani sprzedawczyni mówiła. I on kosztował 17,20 i zaraz Wam pokażę, bo dopiero go pierwszy raz otwieram. Tu ma taką gumkę, dosyć ciekawy, tutaj nie wiem, coś do zawieszenia można sobie zawiesić. Zapięcie. Aha, i on wygląda jak ten Fudenosuke z Tomboa. Tak przynajmniej wygląda. Ale czy tak pisze? Zaraz zobaczymy. O tak, tylko jest bardziej twardy, ale fajny. No zobaczymy, popiszę, popróbuję, bo do takich pisadeł trzeba się przyzwyczaić, trzeba rękę przyzwyczaić. Jest taki dosyć sztywny, no ale, no tak jak mówię, to jest pierwszy raz, więc muszę go sobie dokładnie przetestować. I on kosztował, mówiłam, 17,20. Następną rzeczą, którą kupiłam, jest tusz w takim pięknym kolorze. Jest cudny ten kolor. Nie wiem dokładnie, jak on się nazywa, ale to coś w stylu biskupiego koloru. Piękny.
No zobaczcie. Cudowny ten kolor jest, cudowny. A czemu kupiłam tusz? Bo kupiłam również nową stalówkę i wracam do nauki pisania stalówką. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Ten tusz kosztował, nie wiem, coś koło 3 zł, 2 zł, nie mam zielonego pojęcia. Nie pytałam o cenę. I ostatnią, nie, jaką ostatnią? Jeszcze nie ostatnią, przepraszam. To taka końcówka. Jejku, co ja dzisiaj gadam? Po prostu nie mogę się wysłowić. Taka stalówka. No zobaczymy, jak ona się będzie pisać. Jak nią się będzie pisać, zobaczymy. Muszę ją pierw umyć, przygotować do tego i po prostu będę ją testować. Na pewno, jeżeli nauczę się pisać nimi, no to na pewno zrobię jakiś film o nich, bo mam trochę już stalówek, może zrobię jakieś porównanie, będzie komuś łatwiej kiedyś wybrać. I tak, jeszcze zostały nam dwie rzeczy, ale to już są takie odrębne. Kupiłam sobie taką podkładkę. O matko, teraz dopiero jak położyłam, zobaczcie, troszeczkę się wygięła. Nie wiem, czy ona taka była, czy w transporcie, ale w transporcie mi ani nie upadła. No nie fajnie. No to chyba pożytku dnia nie będzie, oprócz dekoracyjnego, no ale zobaczymy, może jakoś mój luby mi zaradzi i jakoś to naprostuje. W każdym razie podkładka kosztowała 10 zł, o ile się nie mylę. No i jest w dosyć takim ładnym, fajnym kolorze, ale no, jak widzicie, trochę bubel. Trudno. No i kupiłam takie spinacze ozdobne. Właśnie myślałam coś do zdjęć. Do zdjęć myślę, że się jakoś przydadzą, są dosyć ładne. I one kosztowały, wiecie co, około 5-10 zł również, jak to w Tigerze. No i z kupionych rzeczy to będzie tyle. Jeżeli wam się cokolwiek podobało, to dajcie znać, jeżeli coś macie, albo macie jakieś uwagi co do tych produktów, które wam pokazałam, to oczywiście piszcie. Na pytania zawsze się staram odpowiadać. No i to będzie tyle ode mnie. Odwiedźcie mnie na Facebooku, na Instagramie, zostawcie mi łapki, komentarze, subskrypcje, wiecie, tą całą YouTube'ową otoczkę. I co jeszcze wam miałam powiedzieć? Aha, no i odwiedźcie tą moją grupę, bo naprawdę ludzie są tam tak mega kreatywni, po prostu ja tam wchodzę i mam od razu milion pomysłów różnych na wszystko, bo naprawdę to jest taka maszyna, która sama się napędza, tak? Motywacja po prostu. Rusz koło z motywacją i po prostu ono samo się kręci, jest mega. A wiem, co wam miałam powiedzieć, przypomniało mi się. Na fanpage'u jest do wygrania jeszcze plakat, więc jak się nie załapaliście na rozdanie tutaj, no to zapraszam was na fanpage, oczywiście linki będą na dole, bo tam jest do wygrania plakat faworka. No i to będzie już naprawdę tyle, także do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!